Jest z nami Piotr Halman. Wreszcie się spotkamy, spotykaliśmy się po dłuższej przerwie przed kamerą. Powiedz, to jest nie pierwszy twój obóz w Wałczu. Powiedz jakieś takie podsumowanie, bo już jest prawie koniec. Jakieś straty, kontuzje, ale przede wszystkim zyski, czyli czego się nauczyłeś? Jak zawsze, parę siniaków może. A myślę, że pozytywnie jak najbardziej jest. Naprawdę kilka osób, z którymi można porobić i w swojej wadze, także jak najbardziej pozytywnie. Jak to ci najbardziej nowe znaki, bo widziałem kilka sparingów z Borysem między innymi, plus kilka innych osób. We znaki nie, no ja nie traktuję tego jako rywalizację, po prostu jako trening, niż jako chęć udowodnienia, tym bardziej, że już tak jak powiedziałeś, to jest któryś obóz i z tymi osobami powiedzmy poznałem się w jakimś tam stopniu, już to nie jest taki... Ten pierwszy taki zawsze ten trening jest na najmocniejszy, a już teraz to bardziej trenowanie. Wiadomo, część zawodników z tego klubu jest lepszy, jak na przykład w zapasach tutaj, w czymś innym i jest w stanie człowiek zobaczyć. Pewnie, a ponieważ właśnie przewalczyłeś tu przez te kilka dni ostro, to powiedz, czy uważasz, że kilka z tych osób jest już gotowe na UFC? Myślę, że tak, tak. Ktoś szczególnie się wyróżnia z tych, przynajmniej z którymi walczyłeś? Powiem, że... Szczególnie wyróżnienie, no już znam te osoby, tak jakby nie jestem tu zaskoczony, bo może tak powiedziałeś, któryś obóz i znam te osoby, także ten, myślę, że spokojnie, nie, spokojnie, każdy z tych zawodników też jest w mojej wadze tutaj, jest młody, się rozwijają ciągle, także myślę, że to tylko chęć sprawdzenia siebie i... Jako, że przybyłeś tutaj tuż po tym okresie roztrenowania, teraz rozpocząłeś już treningi i jesteś też znany z tego, że sporo zbijasz. Ile jesteś teraz ponad limit? Ja myślę, że teraz ważę z 81 kg. Staram się też nie przesadzać z tym. A w ogóle jakie ty metody używasz? Nie pytam o szczegóły, bo wiem, że każdy chroni tej, jakby, no, tej nauki, którą tam gdzieś po drodze wyciągnął, ale właśnie jakiej metody ścinania wagi ty używasz? Nie, no wanną i nie chronię, myślę, że to jest znana jak najbardziej metoda. Po prostu nie wchodzę do sauny, tylko do wanny, lepiej to znoszę i wypocenie, tak myślę. Ostatnio rozmawialiśmy przez telefon tuż po twojej walce kilka dni i wspominałeś, że nadchodzą zmiany w związku z tą przegraną ostatnią walką, ale nie wspomniałeś, jakie to są zmiany. Myślę, że trochę po prostu wezmę dłuższą przerwę i pewne aspekty po prostu zamierzam poprawić, tak jak myślę, walka w stójce, na technice się może bardziej skupić, bo przed walką nie było na to czasu, bo trzeba się już przygotowywać pod zawodnika. I można powiedzieć, że na tym się skończę. I tak jeszcze może życie osobiste, pracę poukładać tak, żeby jak najwięcej mógł dać czas. Powiedz tylko, czy zmieniłeś ten słynny samochód, który kilka razy musiałeś składać w całość, jako że zdobyłeś bonus? Nie zmieniłem, zostawię go do końca, już można. Utnę wszelkie spekulacje, zostawiam i... A powiedz, czy cokolwiek rozmawialiście a propos kolejnej walki, bo jakby zbliża się też to UFC do Polski i wydaje mi się, że to będzie, tak przynajmniej z tego co tam słychać, jakiś tam późniejszy okres kolejnego roku, więc tak naprawdę ty chciałbyś walczyć szybciej. No na pewno nie wiem na kiedy jest planowany UFC w przyszłym roku, ale myślę, że będę miał jeszcze jedną walkę na pewno, jak nie więcej, do tego czasu. A w ogóle jakoś tak wtedy też było tak za wcześnie, kiedy rozmawialiśmy o tej walce z Alem Jacquintą, to jakoś tak spojrzałeś sobie na to i teraz jakby wiesz, jakie błędy popełniłeś? Nie, no ciągle się rozwijam i błędów, bo tak naprawdę popełniłem wiele i ciągle będę je popełniał. Mam nadzieję, że coraz mniej. Dobra, w takim razie bardzo dziękuję i fajnie, że się wreszcie spotkaliśmy. Okay. Jakbyś chciał kogoś pozdrowić, podziękować, to jest o, dziękuję swojej narzeczonej Kasi, rodzinie, trenerowi, kolegom z klubu i sponsorom Trek Nutrition Manto Toko Sushi. A, dobra, przepraszam. Dwa pytania, które mi się przypomniały, muszę cię dopytać. Jako, że jesteś w UFC największej organizacji, oni są najwięksi też nie bez powodu, bo mają całą tą otoczkę medialną, więc maglują swoich zawodników i ciebie też wiem, że maglowali, bo co jakiś czas wrzucałeś właśnie tam gdzieś ujęcia jakieś, no gdzieś tam z zaplecza, kiedy kręciliście materiały. Mieliście jakieś takie spotkania, tłumaczyli wam, jak macie mówić, o czym macie mówić, wiesz, tego typu, jak po prostu się pokazać w mediach, bo wiem, że takie rzeczy się odbywają.
Nie, nie, z mojej strony nic takiego nie było, wiadomo, tylko upomnienie, żeby nie przeklinać, może takie bardziej oczywiste sprawy, ale jakieś takie wytyczne to nie. Dobra, i ostatnie to, co mi się przypomniało, jako że jesteś znany też z tego międzynarodowego doświadczenia i twój trener też je ma, więc jak ty znosisz te trudy podróży, żeby jakoś tak zrzucić z siebie, bo to jest jakaś tam presja, złe jedzenie, woda i tak dalej. Nie, no myślę, że to kwestia rozplanowania wymaga tu dodatkowego czasu. Należy usiąść, zrobić listę rzeczy, które trzeba wziąć, które na pewno, wiadomo, teraz jest mi łatwiej właśnie przez ilość tych podróży, które odbyłem i tyle. Tyle. Jedzenie jest może też problemem, trzeba czasem na miejscu kombinować, bo wiadomo, że mają określony termin do spożycia wszystko. Dobra, świetnie. W takim razie mam nadzieję, że się spotkamy częściej i dziękuję. Dziękuję. Dzięki. Też mam taką nadzieję.